Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, będę rozgrywał partię ze Stockfishem poziom numer 8, tempem 5 minut plus 5 sekund na ruch. W tym momencie rozegram sobie partię białymi, zobaczymy czy nie będzie dwóch partii czy trzech. Poziom numer 8 ma ranking 3000 elo według algorytmów tutaj czy ustawień liczesowskich. No i przejdźmy do rzeczy, gram D4. 5 minut to jest bardzo mało, ja mam bardzo mało czasu na myślenie, więc postaram się grać dosyć szybko i będę próbował to jakoś komentować. E6, dobra, skoczek F3, D5, gambit hetmański, skoczek na C3, zgoda, goniec B4, damy szacha, tutaj będzie skoczek C6, od razu gramy E3, bronimy, tak jest w teorii debiutów, jeżeli roszada, hetman wraca na C2, od razu zaznaczam, tak jest. No i zobaczymy, co teraz maszyna tutaj nam zagra w tym momencie. B6 posunięcie, dobra. I teraz tak, pytanie jak grać. Muszę chyba zagrać A3, żeby odpędzić tego gońca B4. Czy on wybije? Czy wybić pionkiem, czy hetmanem? Myślę, że hetmanem, żeby nie psuć struktury pionków. No i zobaczymy teraz, co zagra. Skoczek E7. Ok, C5 się chce zagrać, ale jest koń E4. Jak wybije, to on mi wybije raczej skoczkiem. Dobra, odejdę. Zaraz, co ja zagrałem? Hetman C2? Bez sensu. Bez sensu hetman C2 było zagrane. Tu trzeba było grać... No dobra, gram B3. Gram B3. Trzeba było od razu grać B3. Chociaż to i tak skoczek pewnie by wjechał, musiał hetmanem wracać. Na jedno może wychodzi. Dobra, tu wybijemy sobie gońcem. Będzie wybicie na F3? Nie ma. Dobra, goniec B2 trzeba zagrać raczej. Ok, tutaj taki ruch jak D1 się myślę, że przyda. B5 może być groźne. Hetman tutaj zagrał dobrze. Zagrajmy sobie tak hetmanem, żeby pilnować przy okazji i próbować tu ograniczać te pola. Tak zagrał, muszę chyba zbić gońcem w ogóle, żeby było śmiesznie. Jeszcze nie mam roszady. No, Stockfish gra proste szachy, prawda? A ja tu się trochę męczę. Tutaj, no dobra, wybić chyba muszę, chociaż taki ruch nie, no muszę wybić. Skoczek tu się właduje. Co on będzie chciał zrobić? Dobra, robię szybko roszadę. Skoczek C3. Nie, skoczek C3 to... Dobra, tu się chyba trzyma wszystko. Próbujemy tak może zagrać. Próbujemy tak, żeby zagrać wieżą na C1. Aha, hetman C2 już może mi wjechać. Dobra, tak gramy. Wiem, taki ruch widzę. Taki ruch E5 widzę. Więc muszę szybko uciekać. Jak to zrobić? No niezły jest tutaj, niezły. Gramy tak. Tak, będę musiał uciekać. Goniec będzie troszeczkę zablokowany, ale na razie równo w figurach. Tu się trzyma. Teraz jak to rozegrać? Czy próbować wymieniać? On sam próbuje wymieniać. Nie mam wyjścia, wymieniam. Hetman D2, B2, przepraszam, tutaj atakuje, no ale on tutaj już ma w jakimś stopniu przewagę, właśnie. Tutaj będzie taki szach bardzo nieprzyjemny. Bardzo nieprzyjemny szach. Odejdę królem. Ale nie, to nie wygląda już dobrze. Widać, że przeciwnik mnie już ciśnie. Może tak zagramy dla niepoznaki, żeby tutaj bronić. Ciężka sprawa, czarne chmury nad nami, ale mnie gniecie tutaj pionkami. Ok, myślę, że taki ruch H3, może H4, H3. Lufcik się zawsze przyda. Jak tu się rozwiązywać? Zaczyna mnie maszyna cisnąć. No tak, tak będzie chciał mi się zaaplikować. Muszę zagrać B4. Pytanie, co on zagra? Tak, no właśnie, ale mnie tutaj gniecie. Może tak? Czy ja tutaj coś podstawiam? Chyba nie. Wieża C2 z planem wieża C1. Skoczkiem zagrał. Dobra, jedną wieżę wymienię. Tutaj grozi bicie. On mi wjeżdża potem tu. Ale może dam jednego szacha. Czy jeden szach coś mi da? Myślę, że coś może dać, bo zawsze hetman będzie swobodniejszy. Może na F7. Wieża C4? Nieźle. Wieża C4. Tak zagramy. Tutaj szacha nie ma jeszcze, bo wieża bije. Tu jest związanie. Wow. Wow, powiem wam szczerze, tego ruchu nie widziałem. Nieźle mnie tutaj gniecie, ale 31 ruchów na razie wytrzymane. O kurczę, jak zagram tutaj, to mi zbije i już przegrywam totalnie. Z drugiej strony też nie mam dobrych posunięć. O ja, to wieżę podstawiam. Bieda, panie, bieda. No to mnie nieźle pocisnął, moi drodzy, przyznam się szczerze. Chyba trzeba się poddać, nie ma w ogóle tutaj...
Nie ma w ogóle tutaj gry. I to żadnej nie ma tutaj gry. To jest przegrana. No to jest przegrana. Hetman A1. Hetman A1. Nie widzę, jak tu się bronić. Tak, to mi bije wieżę. O, nie przewidziałem takiego ruchu. Wszystko. Tak, to jest przegrana. No muszę się uczciwie poddać. Dobra, zobaczymy analizę w takim razie. Analizę stokwiszowską, tylko że 11. Tak, minus 5, zobaczcie, już się tutaj wyrabia. Zobaczmy, gdzie ja popełniłem błąd. Tu chyba normalnie, tak. Hetman C2 się gra B6. Jak tu się gra? Trzeba bić na D5? Nie zbiłem. Trzeba bić na D5 i grać normalnie, goniec D3. Dobra, będę pamiętał. A3 bicie. I tu już czarne mają lepiej niby. Hetman C2. Oczywiście ten ruch był zły, już mówiłem wcześniej, ale wyszło jak wyszło. Chyba tutaj bicie, goniec, wieża C8. Nawet widać, że białe są ok. C5, wieża D1, hetman. Trzeba było bić tutaj, jak było, jak widać. No ale to nie jest takie proste, kurczę, felek. Oczywiście mogłem sobie tu ustawić więcej czasu, ale nie będę tego robił. Po prostu chcę grać trochę szybciej. Bicie na D5, skoczek bije. Roszada. No dobra, no troszkę lepsza czarnych. No już robi się coraz lepsza, coraz bardziej lepsza czarnych. Hetman A6. Ale to takie ruchy obronne to trzeba widzieć. W sumie fajny ruch hetman A6. Skoczki wtedy nic nie robią, ale tu się tak zagnieździłem tymi figurami. On mnie powolutku ciśnie. No zgadza się. Hetman E2 znowu, E5. No tak, goniec się tutaj i skoczek wjechał. Bicie. Hetman A6 może cały czas. Hetman C2 pokazuje, a to też ciężko policzyć. Hetman B2, Hetman D3. No tak, tu się robi już ciężko. Wieża. H3, wieża, a nie, wieża E1, dobra. No ale jest już coraz gorzej. Z każdym ruchem sytuacja się pogarsza. No jednak maszyna to maszyna. A5, B4 to już chyba przesada, bo A4, no ale co grać innego? Wieża C2, tak, skoczek E4, wieża szach. Może wieża tutaj? Nie, to i tak jest ciężko, nie ma króla na G1. No nieźle mnie tutaj wypunktował, trzeba przyznać szczerze. I hetman B3, tak, koniec partii. No dobra, słuchajcie. Partia przegrana, ale chciałbym rewanż. Zagramy rewanż czarnymi? Czemu nie? Zagraj z komputerem, proszę bardzo. Czarnym kolorkiem. Poziom numer 8, start. E4. No to jedziemy co? Ostro? C5 próbujemy? Czy jakoś niestandardowo może trzeba zagrać, słuchajcie. Może zagramy niestandardowo B6. Bardzo niestandardowo. Dobra, bicie, goniec B7. Dobra, żeby maszyna trochę wybić ją z rytmu. Może nam się to uda, może jakieś G6. Okej. Goniec, coś tu się szykuje chyba, może A6. A6, żeby skoczek mi nie wleciał. A, jeszcze jest goniec E5 w ogóle, takie ciekawe. E5 sam zagrał, no to gramy tak. Ograniczył mi ruch D6, no nieźle, nieźle, nieźle. Skoczkiem szybko wyjdźmy. Czyżby tu już robiło się źle? Niestandardowo, ale dla mnie się rozrobiło niestety. Skoczek H6. No tutaj jakiś hetman E3, hetman D2 będzie tego skoczka chciał. No nie wiem, dobra, roszada. No tak, i słabość na D7. Słabość na D7. Nie ma jak tego chyba za bardzo bronić. Tutaj skoczek. No zagramy B5. Goniec E3 z powrotem. Tu się będzie ładował. Aha, i skoczek B6 nie załadował się. Zagram tak, to mi G4 wrzuci. Robi się nieprzyjemnie. Może F6? Robi się bardzo nieprzyjemnie. Tak zagram, to tym miał taką słabość, takie tragiczne pionki, że aż się nie chce tego grać. Może hetman A5 jakiś? Nie, hetman A5 nie podoba mi się bardzo. Może wieża E8? Nie, no nie robi się tutaj dobra pozycja. H4 zagrał. Okej, H4 ciśnie mnie tutaj, ta maszyna ciśnie. Może F6 teraz? Jak bicie, to bicie. Może. Czegoś nie widzę. Bicie. Hetman tu? Nie. Okej. Król G7 zagrajmy. No, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Goniec jeszcze nie wyszedł. G4, ale jedzie.
Jedzie po mnie tutaj bez trzymanki w ogóle. Jak żyć? Jak grać? Co tu zrobić? Może koń A5 spróbuje skoczka wybić, ale czy coś tutaj się więcej dzieje? Skoczek może tam fajnie przejdzie. Okej. No wybijam tego potwora. Wiem, że goniec D3 będzie próbował i tak chyba zagra dokładnie. Może teraz tak. Nie, jak A6. Nie, no to już jest ciężko. Niestety tutaj jest już ciężko. Zagrajmy tak. Jeśli goniec D3, to hetman E8, ale to jest obrona w ogóle Częstochowy. A, hetman wymienia i tutaj bicie. Nawet tak. Nawet tak sobie przeliczył. No nieźle. A, tu podstawiłem już wieżę. Dobra. Okej, okay, no to trzeba się uczciwie znowu poddać. Nawet nie będę tej partii analizował, była dosyć szybka. Spróbuję zatem zagrać jeszcze jedną partię rewanżową. No to jedziemy D4 znowu. Aha, może niestandardowo trzeba było zacząć. Wiecie co, to nie. Zagram niestandardowo. Może jakieś G3. Może jakieś G3. Okej. Okay. Tak, żeby trochę przeciwnika wybić z rytmu. Może A3, tak? Znaczy, przeciwnika, maszynę. No jakieś tam, zagrajmy sobie B4 może. Wiem, że to są głupie ruchy strasznie, ale robię to specjalnie z premedytacją. Okej, tutaj przepchajmy pionka. Fajnie w ogóle by było nieźle tutaj pozycję tą zatkać bardzo mocno. No, to już chyba po pionku mam praktycznie. Jeszcze nie, jak widać. Zagrajmy tak. O, w ogóle jedzie H5 na mnie, tutaj się nie czai. To pionka spróbujemy zaatakować. O, już mnie w ten sposób gniecie. No nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. To może skoczkiem. Skoczek C3, żeby próbować zagrać tak. H4. No będzie mnie cisnął na pewno. Może tak spróbujemy, żeby tu przywalić. Czy on mi zwiąże tutaj? Skoczek B6. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Może E3. No jakoś skoczka muszę wyprowadzić, rzecz jasna. No tak, teraz mnie ciśnie z tej strony. Słusznie. Słusznie, panie kolego. A tutaj nie mogę wybić. Aha, skoczek na C4 wjeżdża. Bardzo mocny ruch. Może spróbować gońce wymienić. No to spróbujemy w takim razie wymienić czarnopolaki. Tu jeszcze H3 może zagrać mnie gnieść. Wow, no to muszę wracać. No to robi się gigantyczny problem z atakiem na skoczka. Jakieś poświęcenia, tutaj skoczek wejdzie prawdopodobnie. Nie, tu nie mogę. A ty maszyno. Dobra, G4 gramy. No taktycznie słabo, hetman F6 jest. Hetman F6, niestety. Bicie tutaj nastąpi, no jeszcze chwilę powalczymy. No niestety stokwisz tutaj mnie rozwala strasznie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Gram G4, jeszcze powalczymy. Jak to wygląda z materiałem? Jest pionek mniej. No ale pozycja jest cały czas tragiczna. Jest ta pozycja tragiczna, skoczek nie wyszedł. Więc może nie był to najlepszy pomysł, żeby grać niestandardowo. Dobra, moi drodzy, to jest totalnie przegrana. Poddaję partię. Spróbujemy jeszcze jeden rewanż. Do 4 razy sztuka. Teraz spróbujemy zagrać może tak bardziej lustrzanym odbiciem. Tylko kwestia, jaki debiut on wybierze, on pewnie zagra tutaj dosyć ostro. No tak, Hiszpanka jak nic. Hiszpanka wlatuje. No A6 zagrajmy. On goniec A4 prawdopodobnie. Zagrajmy ruch koń E7 z planem G6. Tak można też grać. Dobra, idzie C3. Idzie mocno na mnie. Idzie, idzie. Się w ogóle nie boi. Zagrajmy B5 szybko. Dobra, i chyba D6 przygwoździmy tutaj. No nieźle. Ciekawe, czy wymieni hetmany. Nie wymienił. Okej, okay, ruszada się zawsze przyda. Wieża D1 prawdopodobnie. Hetman E8 trzeba będzie, było, będzie wrzucić. Jednak nie. Zagramy H6, żeby zagrać tutaj gońcem na E6.
Dobra, tak. No skoczek na c4 prawdopodobnie. Nie, skoczek c4 nie może, bo wybijam gońcem. Zagrał jeszcze lepiej. Czyli wykorzystał to. Czyli widać, że maszyna szuka słabych punktów u mnie. No i słusznie. No i słusznie, panie maszyno. No tutaj muszę grać w ten sposób. No to się robi już mało przyjemnie. Spróbuję wymienić wieżyczkę. Wymieniłem. Okej, czy on mi trzaśnie gońca, czy jeszcze poczeka? Spróbujemy tak, z tym skoczkiem coś zrobić. No pewnie mi weźmie gońca, jak ten goniec B3 będzie szalał. A cóż zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Bierze D1 jeszcze może, A4, też racja. No właśnie, robi się ciężko. No tak gramy. Tutaj, tak. I skoczek się przerzuca, dobra. Wieża D8, może jakaś wieża aktywnie pogra. Jak zbije, to zbije tu. Wieża będzie mi otwarta, tam pewnie będzie też chciała męczyć. Gra tutaj. No dobra, gramy sobie H5. Często maszyna gra pionkiem bandowym. Zauważcie, no nie jest lekko. B4, jak przyspieszył. Jak przyspieszył. Graliśmy 5 minut plus 5 sekund, a już mamy 5,5 minuty. Gramy trochę za szybko. Przede wszystkim ja gram za szybko, zdaję sobie z tego sprawę. Spróbujemy może tak zagrać. Zawsze to jakaś aktywność, może tutaj spróbować. No mam niestety, niestety mam, nie mam pary gońców. I to jest problem. A może tak? Wymiana też czarno-Polaków byłaby raczej dobra. Ciekawe, czy wymieni. Aj! Podstawka. No niestety. Słuchajcie, czy wybaczycie mi, jakbym cofnął jeden ruch? Cofnę ten ruch, żeby nie podstawić, bo będzie problem. Cofnę ten ruch, no bo to już ewidentna podstawka. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. No, ta partia już się nie powinna oczywiście liczyć. No, ale spróbuję jeszcze po prostu powalczyć. No, jest tu i tak bardzo ciężko. Tu jest piekielnie ciężko, powiem wam więcej. No, ale dobra, próbujemy grać tak. On skoczkiem tutaj zagra na pewno. Hetman C8. Dobra, goniec odejdzie i skoczek B7 spróbuję go wymienić. Aha, tu jest jeszcze szach. W ogóle jest bardzo groźnie. Skoczek na E6 wchodzi. No punktuje mnie. What? Punktuje mnie maszyna nieźle, naprawdę. Tutaj. O ja, ale się robi gorąco. No to jest wtopencja, moi drodzy. To jest już wtopencja. Goniec E6 tutaj. Okej, jak tu bronić? Nie ma jak się bronić. Kompletnie nie widzę obrony. Już mnie gniecie. Może tak, tu żeby bronić, nie wiem, skoczek wchodzi, czy coś podstawiam, tutaj wtedy wieża, goniec wchodzi jednak, gram tak, już nawet nie myślę, słuchajcie, a wieża B7 jest jeszcze, żeby tak mnie ładnie przygwoździć, co? Aha, tutaj wieża jest broniona, a jak zagram tak, to co mi zrobisz, tu grozi bicie. A skoczek F8. Skoczek F8. Nic to nie daje. No dobra, zbiję. Może nie zauważy. Dobra, trzeba się uczciwie poddać. No moi drodzy, wytrzymuję jak widać około 30 ruchów z maszyną. Może jakbym zagrał dłuższą partię, może coś by z tego wynikło. Cztery partie, cztery porażki. Dajcie znać, czy wam się udało z poziomem numer 8 powalczyć i jakoś uzyskać teoretycznie może remisową czy wygraną pozycję. Może ktoś taki się znajdzie. To już chyba moja ostatnia przygoda ze Stockfishem numer 8. Dziękuję serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej.